W tym odcinku przetestujemy sobie Monstera Ultra Fantasy Ruby Red. Tak jak widać, on się prezentuje. Tutaj macie firmę, jest to Monster. Nazwa jest to Ultra Fantasy Ruby Red. Logo Monstera. I tu macie, że zawiera 0 cukru. Skład produktu. Wartość odżywczą. I tu macie, że jest to Energy Drink. Pojemność jest to 473 ml. Historyjkę Monstera. Kod kreskowy. I datę końca świata. Teraz możemy przechodzić do otworzenia. I nalania produktu. Tak jak widać, się prezentuje produkt po nalaniu. Jak widać, ma on taki różowy kolor. Teraz możemy przechodzić do przetestowania produktu. No, ten smak grejpfruta jest bardziej słodki niż gorzki, co mi się podoba. Smakuje to bardzo podobnie do białego Oshi. Tutaj macie, cena jest to 36 zł i 89 groszy plus koszt dostawy. A tutaj macie plusy, a do plusów można zaliczyć to, że ma przyjemny grejpfrutowy smak. Natomiast tutaj macie minusy, a do minusów można zaliczyć to, że jest za drogi. Teraz możemy przechodzić do podsumowania produktu. Podsumowując, produkt zasługuje na dużą, ale zasłużoną ocenę. 6,5 na 10, ponieważ jest to jeden z słabszych z Ultra. I jak coś, ile tego Monsterka macie w opisie. I na dzisiaj to koniec i pa pa!